To jest to, co chcę. Chcę jechać do miasta, to jadę do miasta. Pobędę sobie 3-4 dni i wracam tu, do swojego małego raju na ziemi. Pierwszy raz z Bieszczadami. Boże, wiesz co? Wtedy miałam 3 tygodnie. Rodzice mnie przywieźli. Pierw do Rymanowa, a potem do Lutowisk. Do rodziny. Na wakacje. Nie, jak byłam takim małym brzdącym, jeszcze nie chodzącym, nie raczkującym. I tak się zaczęło. Dlatego się śmiałam zawsze. Przeprowadziłam się w Bieszczady, bo wyciągnęłam to z mlekiem matki i wygenach po tacie, nie? Pierwszy świadomy raz. Chyba jak byłam w podstawówce. Bo miałam wtedy 12 lat. 13 maksymalnie. A z Bieszczadami na poważnie się zaczęło przez Grześka, mojego męża. Bo przez niego tak zaczęłam jeździć co 2-3 tygodnie. On prowadził schronisko. Ja byłam osobą dojeżdżającą jako współgospodarz. Byłam totalnym mieszczuchem. Totalny. Nie wyobrażałam sobie, wiesz, weekendu bez knajpy, bez spotkania ze znajomymi. No ale z czasem, czym częściej byłam w Bieszczadach, musiałam wracać przez Kraków do Katowic, to coraz większa złość, coraz większy nerw. No i tak któregoś pięknego dnia stwierdziłam, że po obronie to już na stałe się przeprowadzę. Bieszczady, no a potem wyszedł ślub, inne rzeczy, potem wywali mnie z pracy, już po obronie inżyniera i z dnia na dzień tak naprawdę spakowałam plecak i przeprowadziłam się w Bieszczady. Pierwsze 3-4 dni pod gołym niebem, przy ognisku, zaznaczam, był koniec marca. Potem sprowadziliśmy tipi i w tipi mieszkaliśmy przez 3 miesiące. Czyli tam początek kwietnia do połowy czerwca, no tak niecałe. W międzyczasie zaczęliśmy budować domek, który powstał w całe 4 dni. Także można było się wprowadzić w 4 ściany. No i tak małymi kroczkami, potem własną siłą roboczą wykańczaliśmy sami środek, z zewnątrz wszystko. Ale szczerze mówiąc nie wiedziałam, na co się pisze. Tak w 100%. To po prostu wyszło w praniu. I musiałam sobie dać radę ze stanem sytuacji, nie? W pierwszej kolejności to myślałam, że wybudujemy po prostu domek, który będzie miał wodę, będzie prąd, będzie łazienka, będzie wszystko. No a jest jak jest, nie? Prąd już jest, woda bieżąca w kranie jest, łazienki w dalszym ciągu nie ma. Takiej prawdziwej. W tym momencie wychodzenie do kibelka w nocy, w zimie, kiedy jest minus 25 lub więcej, to jest wyzwanie. To się trzeba psychicznie nastawić na to. Zawsze lubiłam sobie wyznaczać jakieś cele, granice i przekraczać te granice. Po prostu. I masz rację, niejedna dziewczyna po prostu spakowała się w plecak i poszła w cholerę, wróciła do miasta, rzuciła to wszystko. Ale no, zawsze kochałam naturę. No i mam poczucie wolności w jakimś tam stopniu. Wiadomo, jestem uwiązana przez zwierzęta, przez domek, przez wodę, która może mi zamarznąć, ale jestem wolna. Nie mam po prostu nad sobą kogoś, kto mi każe iść do pracy, wstać o danej godzinie. Jestem panem własnego czasu. Za co kocham Bieszczady? Za nieprzewidywalność. Za wschody słońca. Za mroźne poranki, za zwiewające konie tak naprawdę. Jest to jakaś rozrywka. I za taką dzikość i wypracowanie we mnie pokory. Do tych gór, do tego klimatu. To jest to, co chcę.
chcę jechać do miasta, to jadę do miasta, bo będę sobie 3-4 dni i wracam tu, do swojego małego raju na ziemi. I nie mam swojej ulubionej pory roku. Zarówno lato, jak i zima, to i to jest super. Latem jest po prostu praca i to jest sezon. I z pełnym powerem, z radością, z uśmiechem wychodzisz do ludzi, a zima, koniec jesieni, to zaczynasz po prostu odpoczywać. Wiadomo, okres sylwestrowy, ferie, wtedy ci ludzie są, potem jest znowu chwila przerwy, przygotowywanie się do sezonu letniego, no i dalej. Wiesz co, każda osoba potrzebuje odskoczni. Można popaść w rutynę, co jest bardzo zgubne. A co wtedy robię? Wtedy albo jadę Wysokie Bieszczady, albo robię sobie wypad kilkudniowy z plecakiem, albo po Bieszczadach, albo w Tatry, albo jadę na jakiś festiwal muzyczny, na Bazunę, albo odwiedzam znajomych po całej Polsce, od Pomorza przez miasta jak Wrocław, Poznań, Warszawa, Kraków. Cały czas się śmiejemy, że to jest na zasadzie takiej, że jedziemy do miasta, żeby się upewnić, że wybraliśmy dobrą drogę. Że to nie jest to miejsce w mieście, w którym chcemy żyć. Tego mnie nauczył właśnie Bieszczady, że tutaj, jeżeli chodzi o planowanie, no to najwyżej tydzień do przodu. Bo to wszystko może się zmienić. No na pewno chcielibyśmy się rozbudować. Ale pewne rzeczy też nie przeskoczymy i zobaczymy, czy uda nam się to w przeciągu roku, czy tam dwóch. Więc plan jest. I myślę, że ten plan się nie zmieni. Już tak na poważnie też chcę ruszyć z produkcją przetworów i maści takich leczniczych, naturalnych, ręcznie robionych. Taki jest plan. Moim wyznacznikiem szczęścia będziesz się śmiał, ale zadowolone zwierzęta, niezamarznięta woda i że mam ciepło w tyłek.